Siemaneczko, z tej strony Tomuś, a my już przechodzimy do dnia drugiego wrzucania daily odcinków z setu 3,5. Od razu zapraszam na mój dokument, który link macie w opisie i tak jak zawsze w podpiętym komentarzu, tam na samej górze macie wszystkie kompozycje, jakie są grane w secie 3,5. A my już zaczynamy od kowadła składników. Wybrałem ten portal ze względu na to, że ogólnie bardzo lubię go grać nawet w secie 10. Bardzo fajnie można sobie ułożyć early game, nawet mid game pod granie lustrik na przykład. W tej gierce będzie grany na pewno lustrik, jak dobrze pamiętam, linie lotnicze, tak jest, no bo jak dobrze wiecie, analizujemy sobie własnego woda, może od następnej gierki, czyli od dnia trzeciego, prawdopodobnie będę zapraszał jakichś gości i będziemy sobie grali na żywo i będzie tam na żywo nagrywana również rozmowa. Aktualnie ten drugi dzień jeszcze zagrałem sobie gierkę taką na spokojnie, bez żadnego jakby rozmowy live przy muzyczce, także aktualnie sobie zaczniemy analizować. Dostaliśmy tu Cassiopeię. Od razu pewnie ją sprzedamy, nie jest to postać, którą praktycznie chcemy grać na początku w ogóle z jakimikolwiek slami temami. Wracając, jak dobrze widzicie po miniaturce, no bo nie będę was oszukiwał, będzie to grany Aurelion Sol Protektora, czyli jednostka, która była chyba najsilniejsza, jeżeli była dobrze schajrolowana i rozegrana, co było bardzo, bardzo ciężkie, chociaż czy cięższe niż teraz, bo kiedyś w secie 3,5 było trochę więcej procent na jednostki za 5 golda na 8 poziomie. Często się robiło je na dwójki, nie? Jeżeli nikt ich na przykład nie kontestował, a Aureliona pod Rebele nie za bardzo się grało, to znaczy przejściowo grało się z X-a i dostawiało do jakichś rebeli, ale raczej Aureliona użyteczny był tylko i wyłącznie z emblematem protektora, a miałem możliwość właśnie w tej gierce zagrać w taki sposób. Ogólnie bardzo marzyłem o tym, żeby zagrać tego Aureliona od początku, odkąd wszedł ten tryb na serwery live. Dlaczego? Bo jest to super jednostka. Zresztą zauważycie dlaczego. Emblemat protektora działa tak, że dostaje on 20% bariery co użycie umiejętności, a biorąc pod uwagę to, że Aurelion tak naprawdę używa swojej umiejętności, czyli tych swoich, no ciężko to określić, skilli, rzuca te takie jakby, no nie wiem jak to nazwać w sumie, takie gówna swoje rzuca co pół sekundy, no to prawdopodobnie cały czas korzysta on z tego protektora i używa on swojej bariery, więc cały czas stakuje sobie tą barierę fajnie. Do tego zagraliśmy jakieś AP itemy, bodajże Archangel Staffa i Hand of Justice. No graliśmy tutaj ewidentnie pod lustrik, wziąłem tutaj Lucky, dlaczego? Ponieważ miałem start z Kog'Mawem, to czemu jakaś Illaoi 2, Graves 2 na froncie, może by mi się stakował ten gold. Tutaj oczywiście zrobiłem sobie dyszkę. Warto aktualnie iść ogólnie pod lustrik, tak samo zresztą robić 10 ekonomii, więc granie tempa w secie 10 nawet jest nie za bardzo opłacalne, często się gra właśnie pod lustrik, jakieś hardstyle czy coś, tak samo zresztą w secie 3,5, chociaż tutaj tempo jest znacznie w sumie lepsze. Ale to taka ciekawostka ode mnie. Nie mieliśmy tutaj żadnego slamu, mamy gargoyla, mamy armor, również i KW. Co tutaj miałem na początku w głowie? Mówię, może pójdę battlecasty ponownie. Rzadko kiedy gram Kog'Mawa, a bardzo mi się podoba ta jednostka. Ale znowu zeskautowałem sobie lobby, tak jak zresztą w poprzednim odcinku, i zauważyłem, że battlecasty są grane. Zresztą będą one prawdopodobnie też w finale. Pomyślałem sobie tutaj tak. Mamy Lakiego. To możliwe, że chciałbym tutaj zagrać jakieś rebele chociażby, też dawno nie grałem, także tutaj się bardziej skupiałem wokół rebeli. Przez chwilę miałem moment pójścia w Mastera Yi, ale znowu też zeskautowałem sobie lobby prawdopodobnie za jakieś 5 minut i zobaczyłem, że ktoś tam gra Blade Mastery. Of course, on nie zagrał Mastera wtedy, tylko zagrał bodajże Riven z Irelią, tego Mastera grał pobocznie, a chyba na Yasuo złożył second carry itemy jakieś, ale wiadomo, że jeżeli ktoś bierze Blade Mastery, tym bardziej, że bardzo znany aktualnie jest Mastery z tego, że no są po 2-3 w lobby, przynajmniej ja tak mam, a gracie pewnie tak samo na trybie, na Nordiku, tak jak ja, no to wiecie o tym. Zupgrade'owałem tu Illaoi i stwierdziłem, że wystawię tego Gravesa naprzód, żeby on od razu zdychał po to, aby Illaoi coś tam wytankowała, jednak żebym zabił przynajmniej jedną, dwie jednostki, żeby nie tracić tego zdrowia tak w 100% aż tak zanadto. Tutaj miałem już czwarty level, nadal mamy 10 ekonomii, prawdopodobnie zrobimy tutaj 20 ekonomii. Z kółka już bodajże, jak spojrzałem na te itemy przez chwilę, to mówię, mam KW, mam Magic Resist, mam Armor. Mówię, może wezmę Attack Speed z kółka.
i podejdę pod macha pilota. Ten item skok mawa zawsze można przyczynić na jakąś chociażby karmę, która też będzie stakować tego golda nam. A mecha pilot bardzo przyjemny jest na Beteku i Titanie. Do tego raczej dorzuca się QSS-a. Ja w tej grze niestety QSS-a nie udało mi się zrobić. Prawdopodobnie miałem tutaj zrobionego Warmoga. Grałem tutaj też Shaco. Taki standardowy mech, czyli właśnie Garen na froncie, do tego Wiktor jako carry i jako second carry Shaco. Chciałem na 9 poziomie, jak dobrze pamiętam, zrobić eko na dwójce, ale miałem też pomoc Niko i rolując darmową rolkę, bo mamy tutaj świat, w którym mamy darmową rolkę co rundę, ten Shaco wszedł mi praktycznie za darmo na trójkę. Co się okaże w późniejszej fazie rozgrywki, jak zobaczycie, trochę błędem, że grałem tego Shaco, bo tak naprawdę nie dawał on mi zupełnie nic. Eko na dwójce dałby mi o wiele większy power spike, no bo to, co się wydarzyło pod koniec, to była czysta moja głupota, że tej gierki znowu nie wygrałem, a był naprawdę silny spot. Zresztą trochę mi smutno po tej gierce tak naprawdę, że takim Aurelionem dałem się w tak głupi sposób dać pokonać, ale to za chwilę wszystko zobaczymy. Tutaj pomyślałem sobie tak, mamy attack speed, mamy Shaco, także możemy wziąć tutaj właśnie, zrobić Titana i Beteka, zeslamować od razu, wystawić Illaoi do przodu, żeby ona niby tam stakowała tego Beteka i Titana, ale nadal żebyśmy grali tu pod Lustrik, czyli żeby mieć 5 Lustrika na golemach, bo po co go przerywać, skoro możemy dostać po prostu więcej ekonomii za Lustrik również, tak jak za Winstrik dostaje się ekonomię. I co my tutaj dalej, no prawdopodobnie mówię, od razu tutaj miałem myśl, żeby iść tego mecha. Już mamy tutaj Shaco, tutaj Fiora na dwójce. Prawdopodobnie tą Fiorę wstawię zamiast Nocturna, bo ten Nocturn tak naprawdę zupełnie nic mi tu nie daje. Czy ja tu zeslamowałem od razu BTK i Titana? Wydaje mi się, że tak. Tego Shaco tutaj zostawiliśmy. Przez chwilę zastanawiałem się, mówię, może wrzucę tego Shaco, dam na niego BTK i Titana, bo mam w końcu wyciągacz itemów, więc w razie czego, jakbym dostał mecha pilot, to po prostu mogę zdjąć te itemy. By the way, no trochę mi ta gra się poszczęściła lekko, bo szedłem tutaj pod Lustrik, nadal planowałem iść pod Lustrik, tak pod 6-7, aby szybko zrobić 6-7 na jakiejś fajnej ekonomii, ale nagle, zauważycie, za chwilę dostałem Fiza za darmo, dosłownie chyba w następnej rolce, w następnej rundzie dostałem właśnie na... nie w następnej. W następnej zrobię prelevel, tak? Prelevel 5. I do tego na prelevelu 5 na golemach dostanę chyba Fiza, albo po golemach. Co jest bardzo szybkie. Zresztą nawet, jak dobrze pamiętam, za chwilę zacznę dumbrollować. To znaczy dumbrollować może nie, ale wszedłem w 6 poziom insta, bo miałem chyba 60 aż ekonomii na golemach i stwierdziłem, że jeżeli mam już Fiza, to czemu nie wyrolować Rambla? I spróbowałem wyrolować tego Rambla z 50 ekonomii do 30, żeby od razu wstawić Garena. Niestety nie udało mi się to swoją drogą, więc ciężka sprawa. Trochę byłem kolejny raz smutny, ale mówię, dobra, nic się nie stało. Gramy dalej, ale hitnął chyba się Shaco na dwójce i od razu wstawiłem karmę do tego, więc prawdopodobnie zacząłem winstreakować od razu. Ok, mamy tutaj Fiore, Graves 2, nadal dostajemy sobie goldzika od Kog'Mava z itemu. Tutaj trafiłem właśnie na tego ziomka, który zresztą tego Kog'Mava będzie grał do końca gry, więc zeskautowałem na początku, to mówię, nie będę mu brał battlecastów bezczelnie, skoro mogę zagrać po prostu co innego. Plan był taki, że zagram standardowego mecha, nie? I nagram wam po prostu jakiegoś Garena, dam na miniaturkę i tak dalej, ale gra jakby rozegrała się bardzo, bardzo ciekawie. No i tutaj mamy tego Fiza, więc już od razu wiedziałem, w jaką stronę chcę pójść. Wyciągnąłem tutaj Ziggsa, żeby aktywować Demolisha. Mamy tutaj Ankę, no brakuje tylko i wyłącznie Rambla. Tutaj, jak zauważycie, dostałem mega dużo ekonomii, praktycznie dostałem tylko jeden item. Mieliśmy tutaj od razu 40 ekonomii, tego Kog'Mava też miałem zamiast sprzedać, ale zobaczycie, że dosłownie dostałem tutaj chyba 12 albo 14 ekonomii, więc insta miałem 50, więc dlatego postanowiłem właśnie tutaj, o zobaczcie, dosłownie same jednostki i do tego gold dokładnie mamy 50, więc postanowiłem wejść na hardstacku w 6 poziom, czyli od razu i spróbować wyrolować właśnie tutaj tego Rambla, co jak zobaczycie się nie udało. I co tutaj zobaczymy, zrobimy dalej, bo już dokładnie, szczerze mówiąc, nie pamiętam. Ok, i tu dostaliśmy darmowy level, bo mieliśmy to z portalu na początku, nie? I tutaj, tak jak mówię, lekko zdumbrollowałem, hitnąłem tutaj prawdopodobnie karmę i Shaco na 2.
Jest tutaj Gnar. A, tutaj rozegrałem to w taki sposób, że tego Brawlera wystawiłem, tak? Gnara i do tego wystawiłem Fiza jako samą w sobie silną jednostkę chyba, tak? Dokładnie. I nadal prowadziliśmy tą swoją grę, że przeciągaliśmy lustrik, chociaż nie jestem pewien, czy tutaj już nie wygrałem, więc dosyć silny spot miałem w sumie. No tym bardziej, jak widzicie, grałem tutaj na Ari, więc stwierdziłem, że i tak wygram, więc dałem ten pas na Ilaoi, żeby trochę więcej wytankowała, skoro gramy na Ari na dwójce, która nie jest za bardzo silna i grywalna, to byłem tutaj prawie pewien wygranej. No, w sumie to tak jak teraz to obserwuję, to aż taki pewien może nie powinienem być, ale no jednak Ari no, nie dowiozła, no zresztą widać. Okej. Jestem ciekaw, na którym etapie dostałem tutaj Rumble'a. Bo rolować na pewno nie będę, bo rolowanie głębiej niż czyście ekonomii w momencie, kiedy wchodzisz w 7-8 poziom, no bo wiadomo, że na mech pilocie chcesz wejść w 7, a minimum w 8 poziom. I tutaj miałem dwa wybory, brylantowy lotus oraz leczące kule. Leczące kule są super na Garena. No nie oszukujmy się, jeżeli Garen zwanshotuje. No tutaj insta podmieniam, dostałem właśnie Rumble'a od razu, także wrzucone od razu mecha pilot, do tego dostawiona karma z Shaco. Tego Kog'Mava chyba od razu sprzedam, chociaż zamienię chyba Gnara, tak mi się wydaje, za karmę. Dobrze pamiętam? Tak jest, Gnar i od razu karma, żeby boostowała Shaco. Tego Kog'Mava chwilowo jeszcze zostawiłem. Ale zdecydowałem się tutaj na kryta, czyli Dread Lotus. Dlaczego? Ponieważ pomyślałem sobie tak, nie mam żadnej różdżki. Na Wiktora raczej Dread Gauntleta jako itemu, w sensie kryta się nie robi, ale potencjał z kryta na Wiktorze zawsze można wykorzystać właśnie dzięki Agmentowi. Do tego dostawić właśnie jakieś Morello, bo mam tutaj pas. Do tego Shojina, potem się okazało jednak, że dostałem Manamune, bo wziąłem chyba bodajże artefakty Orna na trzeci Agment, więc miałem tą regenerację many. Także cieszę się bardzo, że wybrałem tutaj ten Agment, bo większy potencjał również był na Aurelion Solu, którego będziemy tutaj grali jako potężnego carry, potężnego helikoptera tak zwanego. No i tutaj wygraliśmy, no trochę na farcie. Swą drogą były tutaj dwie osoby, które grały wzmocnionego Titana, co mnie strasznie irytowało, szczerze mówiąc, bo ciężko było przebić się jakkolwiek przez to. I tutaj znowu można powiedzieć, że RNG szczęścia, czyli dostałem Wiktora za darmo, którego Wiktora gra się jako głównego carry w spocie mecha pilotów. Tutaj wzięliśmy kolejnego Ziggsa, darmową rolką zrobiliśmy Shaco na trójce. Tutaj zastanawiałem się, czy wrzucić te ostrze na Wiktora, ale pomyślałem, że na Wiktora mogę wrzucić lepsze itemy, także wrzuciłem ten item na karmę, żeby korzystała z niego w sumie tak samo dobrze jak Wiktor. Okej. No tutaj chyba trafiliśmy na Awka, albo na takiego totalnie lustrikowego gościa, ale wydaje mi się, że ten ziomek był Awk. Chyba. Przynajmniej zeslamowałby na pewno parę z tych itemów. Na 100%. Okej. Z kółka. Co chciałem wziąć z kółka? Ciężko powiedzieć, bo nie jestem pewien, co wziąłem. Ale raczej chciałem wziąć różdżkę albo łezkę, aby zeslamować Morello. Jak dobrze pamiętam, chyba nie było różdżki w tym kółku. I musiałem być zmuszony tutaj wziąć łezkę. Jest różdżka, ale ona chyba była wzięta? Wydaje mi się, że wziąłbym różdżkę, kiedy bym mógł. Zobaczymy. No, wzięta różdżka. No to insta tutaj wziąłem łezkę po prostu. Zastanawiałem się jeszcze nad krytem i nad Magic Resem, dlatego żeby zeslamować QSS-a. QSS to w sumie jest najważniejszy item na mecha pilota, tak naprawdę. Chociaż nie jest tak, zresztą zauważycie to po tej grze, że nie da się bez QSS-a jakby żyć na mecha pilocie, bo da się. Ja tutaj zagrałem Warmoga, no bo taka była sytuacja, że niestety nie miałem itemów, żeby zeslamować jakichś lepszych na samego mecha pilota. Bardzo fajny jest Gargoyle, by the way, na samego mecha pilota. Wzmacnia mu to mega siłę temu Garenowi. Okej, tutaj rolujemy, pewnie rolniemy raz. I jak zauważycie, cały czas jak roluję, dostaję dosłownie jednego Shaco, nie? Więc ten Shaco dosłownie randomowo mi wszedł i trochę zbejtował mnie ten Shaco tak naprawdę, bo wspominam wam znowu o finale, zresztą zauważycie, że ten Shaco wszedł mi na trójkę, zeslamowałem Last Whispera bodajże, żeby trochę wzmocnić swój stół za chwilę.
I pomyślałem, że zostawię tego Shaco, po czym sprzedawałem Echo, a Echo na dwójce tak naprawdę wygrałby mi gierkę, bo Aurelion by się nadal jakby latał sobie i dostawał barierę, a Echo by cecekował i dzięki temu bym na 100% wygrał finał, a tak wyszła z tego totalna lipa. Zagrałem jak taki totalny laik, no ale każdemu się zdarza jakby uwierzyć w swoją postać. Ten Shaco wywalał mi się co chwilę, jedynie co on zadawał to maksymalnie 1000, także ciężka sprawa. Rolka. O, tym razem Shaco nie dostałem. Wow, niesamowite. Trzymana tutaj Cassiopeia, no bo wiadomo, że Cassiopeia też gracie w spocie z mechapilotami. Możecie zamienić Sorakę. Tutaj dodałem, żeby mieć Mistyka i Battlecasta. Potem można zamieniać takie... No, ogólnie dam wam taki tutorial szybki do mechapilota, nie? Można przejściowo grać jakiegoś Xena, bo Xena bardzo łatwo jest zdobyć na dwie gwiazdki. Dołożyć do tego jakieś 4 protektory i do tego jakieś 4 celestiale. Na 7-8 poziomie chcecie rolować, żeby zdobyć właśnie najważniejsze postacie do mechapilota, czyli Rambla, Fiza, Ankę. Jako carry gracie Wiktora, jako second carry gracie albo Shaco na trójce, na dwójce. Prawdopodobnie nigdy nie robiło się Shaco na trójce w spocie z mechapilotem. Na dwójce on był wystarczająco dobry, a jeżeli nie macie na przykład Shaco itemów, tylko macie jakieś AP itemy albo jakiegoś Disglovesa, to jeżeli wchodzicie w 9 poziom, to jako second carry można wrzucić GPK na dwójce, którego zamieniacie za Ziggsa. Można wrzucać na przykład Echo, którego ja nie wrzuciłem, co jest, wydaje mi się, że lepsze na 9-10 poziomie, bo ja tu chyba wbiłem nawet 10 poziom, niż sam Shaco w sobie. Na mecha pilota można wrzucać Titana, można wrzucać BTK, QSS-a, Hoya, Gargoyla, Warmoga, Bramble Vesta ostatecznie wydaje mi się, że też. Redemption jest nawet spoko. Także dużo możliwości jest z tym mechem. Prawdopodobnie na moim dokumencie znajdziecie jednego mecha, ponieważ nie dodawałem kolejnych mechów. Tutaj znowu dostałem kolosalną ilość golda, więc ja tu naprawdę wchodziłem tak naprawdę w 8-9 poziom za darmo, więc trzeba przyznać, że ta gra szła mi w 100% dobrze. I tutaj możecie mi zarzucić, że mogłem poczekać do tego QSS-a, bo miałem tutaj kryta, ale stwierdziłem, że chcę mieć tutaj siłę boardu, bo no mówię, randomowo dostałem tutaj szpatułę i nagle obróciłem stołem w Aureliona. Miałem ten plan, ale ogólnie chciałem grać zwykłego mecha, także stwierdziłem, że Warmog da mi tutaj mega mocną siłę na Garenie. LW dałem na Shaco, tylko po to, żeby się wzmocnić. Na Wiktora dałem łezkę już chyba wcześniej nawet, żeby trochę szybciej się jednak odpalał. Trzymana tutaj Cassiopeia, w razie czego na 2, potem ją można zmienić na Sorakę, tak jak wcześniej mówiłem. Jeżeli nie gracie na przykład Shaco, no to można zamienić Karmę na 9 poziomie na Lulu. Na 10-9 poziomie można dostawiać Urgota, tak jak ja to zrobiłem, bo zresztą potrzebowałem Protektora i Battlecasta, ale w waszym przypadku może być to też Thresh. Potem na ławce sobie zbieracie Urgoty i ten Thresh przyciąga te Urgoty, więc dużo naprawdę możliwości z tym związane. Tutaj na pewno nie chciałem brać Ascetion. Ascetion pod Garenę jest gigantycznie słaby. I zdecydowałem się na przenośną kuźnę. Tak? Tak jest. Tutaj się zastanawiałem, bo mówię, każdy z tych itemów jest dobry. Bo zapatrzenie śmierci może być dobre na Garena. Mana Moona na Wiktora. I tam był jeszcze Sniper Focus, który również był dobry na Wiktora. Tutaj dostałem Echo za darmo, no i głębiej roluję, czyli chcę tutaj dostać właśnie, o, Wiktora 2 i Cassiopeia 2, do tego chciałem dostać Fiza 2, aby zwiększyć swoje zdrowie na Garenie, ale niestety się okazało, że jego nie dostałem, Rambla również, ale stwierdziłem, że jeżeli dostałem Wiktora 2, dostałem Echo, który daje mi dosyć silne manewry 9 poziomu, to stwierdziłem, dobra, odpuszczam sobie dalsze rolowanie i wchodzę po prostu w poziom 9. I na 9 poziomie, chwilowo teraz jak oglądacie, miałem prawdopodobnie w głowie plan, żeby zrobić Echo jako second carry, do tego dodać GPK-a. Tego Las Vispera zawsze mógłbym rzucić, bo ja wiem, na jakąś karmę chociażby, żeby trochę korzystała, ale tak naprawdę to pomijanie jednego itemu nie miało tu znaczenia, skoro mogłem dodać dwie legendy, jakim jest GPK i Echo na dwójce. Chciałem zamienić pewnie Cassiopeia albo Karmę na Lulu, czyli silniejsze jednostki, i prawdopodobnie miałem plan, aby wejść w 9 poziom i dodać Thresha oraz slamować sobie na bordzie Urgota. Ale wszystko zmieniło właśnie ta karuzela, która będzie teraz tutaj.
Za chwilę zobaczymy. Jeszcze jest ostatnia walka. No i widzicie, ten Shaco mi strasznie dużo leci. Co byłem w szoku, bo często jak gram ten tryb teraz, zresztą tak jak mówię, z daily, czyli codzienne odcinki z tego setu, to bardzo często właśnie jest ten Shaco grany, to znaczy pod 6 Dark Starów, nie? Osobiście polecam wam granie tak jak ja gram, czyli Shaco z mecha pilotem, a to czy hitniecie go na trójkę czy na dwójkę, czy będziecie grali go właśnie na dwójce, to nie za bardzo ma znaczenie. Także raczej Shaco pod Dark Star jest gigantycznie słaby. W secie 3,5 dostały reworka Dark Stary i przez chwilę były w mecie, ale później jak dostały nerfa, to tak Shaco był gigantycznie słaby, tak jest teraz nadal. Ile on tam na trójce zadaje? 8000, a na dwójce mi zadaje, jak widzicie teraz, jakieś 5000, więc czy warto go robić na trójkę tylko po to, żeby zadawał 4000 więcej? Nie sądzę. Jedynie co może zrobić więcej, no to jakiś radiant item. I tutaj widzicie, chciałem wziąć przez chwilę, mówię tak. Mogę wziąć szpatułkę, mogę zagrać infiltratora i zagrać czterech. I dodać na przykład infiltrator GPK i wtedy GPK będzie mi tepał się na plecy i one-shotował tak naprawdę z kryta i z damage'u z infiltratorów po prostu sam w sobie i CC-kował. Taki miałem plan. Ale po chwili, za chwilę zauważycie, dostałem Aureliona. I od razu mi się przypomniał helikopter Aurelion z setu 3,5. Dokładnie. Zobaczcie, mam Aurelion Sola. I mówię tak. Kurde, muszę. Oczywiście miałem plan alternatywny, tak jak zresztą wam mówię, że chciałem zagrać 4 infiltrator w razie czego, nie? Jeżeli nie dostałbym na przykład GPK szybko, to mógłbym zagrać Irelię 2 chociażby, nie? Wtedy dodać na przykład jakiegoś Thresha. Thresh równocześnie do Irelii daje mana Rivera, także też był plan, mówię, alternatywny. Ale jak zauważycie za chwilę, ten Aurelion bardzo dużo mi leciał. Nawet poświęciłem bodajże, jak dobrze pamiętam, z kółka protektora, znaczy wziąłem Blade Mastera emblemat tylko po to, żeby zupgrade'ował mi się Aurelion na dwójkę. No i co tutaj? Gramy na tego Dariusa okropnego. 2 razy Titan i Dread Gauntlet, czyli kryt. Potem miałem z nim dosyć spore problemy, bo dość, że nastakował tego Titana, to jeszcze nie mogłem go zbić. Wydaje mi się lekko, że trochę strollowałem z tym Warmogiem szybkim na Garenie. Zaraz, za chwilę zobaczymy zresztą, bo sam analizuję własnego woda, jakby nie patrzeć. Bo Magic Resist prawdopodobnie z ostatnich mobów dostałem, więc gdybym miał QSS-a, o przepraszam, tutaj był lekki chyba lag OBS-a, to wtedy w 100% wygrywałbym ten finał, który w tej gierce będziemy grali, nie? A tak z tym Warmogiem było ciężko, bo on mi też tam rzucał tym gnarem bodajże. Nie jestem pewien, na który finał dokładnie grałem. Okej, tutaj lekko skautuję sobie, żeby zobaczyć, kto co gra. Zresztą jak tytuł poprzedniego odcinka, pamiętajcie, skautujcie bardzo dużo. Wiedza w TFT jest bardzo, bardzo ważna. Tutaj się trochę zdziwiłem, bo dosłownie Yasuo na dwójce zwonshotował mi Wiktora 2. Co było dosyć ciekawe. Czy ja tu dam radę? Dobra, Garen dał radę. 300 zł ataku i pozdro. HP już wszyscy mają 40. Przez moment miałem takie zagwozdkę trochę, bo mówię, czy ja mam wchodzić w 10 poziom, skoro tu ludzie mają po 30 HP? Ale mówię, dobra, ryzykuję. I się w sumie opłaciło, tylko tak jak ja błąd zrobiłem pod koniec gry, to naprawdę no czułem się jak totalny noob po tej gierce. Ale to zobaczycie na koniec, taka fun to play, no bo jeśli chodzi o kompozycję, to miałem znacznie silniejszą, nie? Nie oszukujmy się. Tutaj dostałem znowu masę golda. Tutaj Kog'Maw sell, to sell. I tutaj modliłem się o pas. I... co? Sprzedaj to kopadło, Tomuś. No i jest, pas. I miałem też attack speed, więc chwilę się zastanawiałem nad tym infiltratorem, ale mówię, dobra, pierdolę, idę w to, idę w helikoptera. I, no, że tak powiem, trochę, że tak, no, na pewno nie żałowałem tego. W
9 poziom na pewno chciałem wejść tu w 100%. Dałem protektora na Shaco, aby miał trochę więcej zdrowia. Nie dawało mi to zupełnie tak naprawdę nic. Dałem blue buffa na Wiktora, bo pomyślałem, że czemu nie, skoro mam mana moonę, a blue buff zawsze, jeżeli Wiktor skrytuje i zabije 2-3 osoby naraz, no to mana moona się stakuje kolejna i szybko dostaje kolejną umiejętność, odpala, a blue buff daje mu zwiększone AP. Także też to był spoko item w sumie. Nie tak jak kiedyś, bo blue buff kiedyś dawał manę, więc wtedy połączenie Shojina z blue buffem mana moony było słabe. Kolejny Shaco dostałem za darmo dosłownie. Rolka. I też z golemów dostałem pomoc Niko, także tylko dlatego mnie zbejtował ten Shaco. Mówię, podtrzymam tego Shaco samego w sobie. W sumie to dwa błędy popełniłem w finale, ale to wam powiem, jak będziemy już oglądać, żebyście mieli rozrachunek, jak to źle zagrałem. Dobra, jest tutaj Cassiopeia. Zastanawiałem się, czy zamienić Sorakę na Cassiopeia, ale pomyślałem, że daje mi to jednak maszyny wojny razy dwa, więc trochę Wiktor się leczy, więc nadal twierdzę, że ta jednostka była chwilowo silniejsza od samej Soraki. Oczywiście końcowo będę na pewno wrzucał Sorakę, no bo dostaniemy maszyny wojny z Wiktora, z Urgota. Wiktor równocześnie daje nam protektora, który jest najważniejszy w tym kompie, no bo mamy Aureliona pod protektora i do tego daje nam równocześnie maszyny wojny z Wiktorem, także idealne, że tak powiem, połączenie tutaj zagraliśmy w tym kompie. Okej, okay, rolka. Kolejny Shaco. Czemu ten Shaco tak dużo leci, no? Cholera. Tego eko potem sprzedałem. Jakoś totalnie durnie to rozegrałem, szczerze mówiąc. Ale kompozycja sama w sobie. Jeżeli będziecie mieli tylko okazję zrobić emblemat protektora i zagrać w taki sposób jak ja tutaj, albo też na doku macie trochę inną wersję, czyli po 6 protektorów i zagrać na przykład jakieś AP itemy na Aurelionie i naprawdę na 9 poziomie dostaniecie fajny Hyrule, że zrobicie go na dwójkę, to w 99% nie da się na tym Aurelionie przegrać żadnego matchupu. Nie wiecie, nie liczę już jakichś błędów, albo że ktoś ma jakąś postać za 4 golda na trójce, no bo wtedy wiadomo, trochę to inaczej wtedy się liczy. I tu znowu, tu grałem na tego Dariusa, zobaczcie, 80 staków na Titanie, to znaczy 40 razy 2. No ten Wiktor Wiz nie zadawał, nie? I jeszcze gra się tego Dariusa pod Celestiale, więc ten Darius jeszcze miał 40% do Mivampa. Ostatecznie ten ziomek wypadł, nie wiem czy ja go czasem nie wywaliłem tym Aurelionem, ale denerwujący Darius, naprawdę. Nie składajcie tak Dariusa. I tutaj Infiltrator Urgot. I ktoś mi go zabrał. Nagle, zobaczcie, ten Like I'll Place, on po niego nie szedł i nagle odpuścił sobie i poszedł po Urgota. Jak ja bym miał tu jeszcze Infiltratora razy 4 i do tego Urgot, który by wciągał postać Kerry, bo by się tepał na plecy, to już w ogóle ten spot by był jakiś czary-mary niesamowity, nie? A teraz dochodzi do momentu, w którym wziąłem tylko i wyłącznie Blade Mastera, żeby zrobić Aureliona. Zobaczcie, teraz na pewno wejdę w maksymalnie od razu w 9 poziom, tylko dlatego, żeby dostawić tego Aureliona. I zrobiłem tutaj pomoc Niko na Shaco, zdjąłem protektora, dałem protektora na Aureliona, zrobiłem level up na full, aby ten Aurelion już tam sobie latał. I zaczynamy latanie helikopterem, panowie i panie, czyli najbardziej denerwujące połączenie w secie 3,5. Bariera, helikopter, umiejętność Aureliona, który ciężko opisać, co on tam rzuca, już to zresztą tłumaczyłem. Jakieś takie kawałki. Nie, muszę się teraz przyjrzeć, szczerze mówiąc, co on dokładnie tam rzuca, bo nigdy nie zwracałem aż tak na to uwagi. To są rakiety, tak? No to są chyba rakiety. I zobaczcie, jak ten Aurelion lata i cały czas ma barierę. Zobaczcie, cały czas dostaje barierę. I jeszcze rzucimy na niego Hand of Justice i Archangel Staffa. I on się będzie leczył do 80% z low HP, mając cały czas nadal barierę. I do tego Archangel Staff się będzie stakował i pod koniec walki będzie on bił jakieś kosmiczne 10 tysięcy obrażeń. Także poczekajcie, bo zaczyna się robić ciekawie. Ja sam dosłownie się śmiałem do monitora. Tutaj jedna rolka i dostaliśmy Urgota, a więc zamieniamy Cassiopeię na Sorakę. W tym momencie mamy lepszego mistyka, który leczy. Równocześnie, tak jak mówię, Urgot daje nam maszyny wojny i protektora, który jest najważniejszy. I tutaj przemyślałem sobie tak, mówię, mam Aureliona 2, to po co mam rolować na 9, skoro mam już swoją główną jednostkę na dwójce, mam Wiktora 2, mam przy okazji Shaco 3, który wleciał tak w sumie za darmo.
Wchodzę w dziesiąty. Na dziesiątym poziomie chcemy dostać GPK, aby zrobić go na dwójkę. Ostatecznie chyba tego GPK zrobiłem na dwa. Chciałem wrzucić Echo, ale ostatecznie chyba wrzuciłem Lulu, tylko dlatego, żeby kontrolowała mi jedną postać w finale, ale nie zupełnie pamiętam, o co tam chodziło. No i mówię, trzeba było tego Shaco po prostu zamienić na Echo 2 i zobaczcie tego Aureliona, lata sobie, lata, lata. Zobaczcie, pa 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 pa. On nie zadaje dużo, ale jest tak zabawny i tak kontroluje sytuację, każdy go bije, on dostaje za darmo barierę i tak dalej. No, piękne, piękne. I tutaj chyba z tego Kayna dostaniemy Hand of Justice. No ten Blade Master trochę. No szkoda, że na tym Aurelionie z kółka dostałem po prostu tego Blade Mastera, nie? No bo można było dostać jakiś item, na przykład Rabadon czy coś. Tego trzeciego itemu na Wiktorze też nie mam, więc smutne. No i postanowiłem tutaj wejść w 10 poziom ewidentnie. No tutaj sprzedaję. I tutaj bardzo dobre itemy miałem w ogóle, nie? Skowadła. Mogłem wziąć i obrońcę korony, i specjalistyczny hełm też był dobry na Aureliona ostatecznie. Tak samo rękawica sprawiedliwości i Edge of Night na GPK w razie czego, więc no wybrałem tutaj rękawicę, bo stwierdziłem, że Omni Vamp bardziej się przyda niż same w sobie AP na Aureliona i zresztą trafna uwaga, bo zobaczycie, że ten Aurelion dosłownie leczy się pół HP. No i patrzcie teraz ten potencjał Aureliona, chociaż to nie jest full potencjał, ale już zaczyna się ciekawie. Po 200. Pamiętajcie, że czym on dłużej lata, tym więcej tych rakietek swoich wypuszcza, nie? Więc wiadomo, że to tak w taki sposób działa. I nadal, zobaczcie, on nadal żyje. No, nie wygrałem tutaj tej walki, niestety. Ale ostatecznie na 10 poziomie, no, na tego Kog'Mava tutaj wygrywałem, nie? Dobra! I zobaczcie, tutaj w ogóle zesesowałem. Dostałem jedną rolkę i wystarczyło, żeby dostać dwa GPK-i, nie? Tutaj chyba następną walkę też przegram, chyba? Chociaż nie wiem. Czy ja tu zhardstakuję poziom? Nie jestem pewien, czy... Teraz się tak zastanawiam, bo ja tam wystawiłem Lulu, nie? Czy nie lepiej wystawić było po prostu Echo? Ale no po prostu Lulu na 9 poziomie albo Thresh i do tego zamiast Shaco tego Echo po prostu trzeba było zrobić i wtedy spot by był już nie do zabicia całkowicie. Tutaj był grany ogólnie Teemo i wraz z nim 4 Vanguardy, więc nie wiem, czy to była jakakolwiek kontra na mnie. Zdaje mi się, że nie, no bo patrzcie, na spokojnie sobie daję z tym spotem radę, nie? I tutaj już wam mogę nakreślić, jak już jesteśmy pod koniec gierki. Problem, żebyście zauważyli, w ostatniej walce, którą miałem wygrać, był taki, że dosłownie tak byłem zabarwiony tym, że ten Aurelion da radę, że mówię, dobra, nie roluję i pod koniec, zamiast zrolować od początku, to zrolowałem pod koniec. I to był problem, ponieważ nie zdążyłem wyciągnąć Urgota na dwójkę. Mogłem sprzedać w tym momencie Lulu, bo miałem i Lulu i Urgota, zrolowałem na 5 golda do zera i dostałem Urgota na dwójce na ławce, znaczy w kartach, a Lulu mogłem po prostu poświęcić i dać Urgota 2 i wtedy Urgot dwa razy by się odpalił i w ogóle już byłaby inna całkowicie sytuacja i gra by była wygrana. No, tutaj Garen w ogóle tepnął się na plecy i scecekował mu obydwu Kery. I tu znowu przegrałem. A to jednak dobrze pamiętam, że przegrałem. No i tutaj z kółeczka prawdopodobnie wezmę Archangel Staffa. I tutaj też Archangel Staff jest na Lulu, więc i tak wiedziałem, że na pewno będę dążył do Lulu na 10 poziomie. Także Archangel Staff tutaj wszedł jak w masło, że tak powiem. Bardzo silny item na Aureliona, w sumie to core item, nawet bym był skłonny powiedzieć, nawet w Rebelach. Tutaj dostałem upgrade w końcu Fizza, więc ten Garen miał insta o wiele więcej zdrowia. Jedna rolka tutaj poszła i dostałem Xerata i Sorakę na dwa, co ważne. I tutaj właśnie poświęciłem Echo, bo byłem zaczarowany nadal tym Shaco na trójce.
I od razu wam powiem, Echo na dwójce jest o wiele, wiele silniejszy niż Shaco na 3. Jeżeli macie okazję na 9 poziomie zamienić Shaco na 2 albo na 3 na Echo na 2, zawsze to róbcie. Ja tu poświęciłem tylko po to, żeby wziąć Sorakę na upgrade'ie, trochę mnie zaczarował ten Shaco, a jak zauważycie po prawej stronie, ten Shaco zadawał mi dosłownie tam może 2-3 tysiące obrażeń, nawet nie. Także tutaj jeden z moich pierwszych poważnych błędów. Zobaczcie, jak ten Aurelion sobie lata. Zobaczcie to. Zobaczcie. Linie lotnicze dosłownie. Linie lotnicze. I zobaczcie, on da radę. Wysolował wszystkich. Patrz. Patrz. Aaaa, wyleczył się. Ja pierdolę. No powiedzcie, że to nie jest najlepszy carry w tym secie. Pod protektora oczywiście. I tutaj ostatnia walka i zauważ... Nie, to nie jest ostatnia walka. Jemu zostanie chyba jeden HP, to jeszcze nie ten czas. Tutaj tego Blademastera tylko dałem po to, żeby tam jakieś obrażenia dostawał GPK, ale w sumie to nie miało żadnego jakiegoś tam wpływu na grę. Wziąłem upgrade do GPK, żeby szybciej upadało ulti, wtedy też równocześnie dawał CCK dość, że Garen, no to GPK. Bardzo mi się to przydało, szczerze mówiąc, więc poświęciłem te 8 ekonomii, aby ten upgrade do GPK zdobyć. O i znowu, latamy sobie helikopterem. No i ten GPK strasznie teraz wykreował. I znowu latamy. Czy Aurelion zrobi te wszystkie cztery postacie na dwóch Titanach za 40? Raczej tak. 120 staków na Archangel Staffie. Świetne. I latamy. Tarara, 8000. No i tu czas przyszedł na głupiego Tomusia, który nie wyciągnie po prostu Urgota na dwójce, bo czuł się zbyt pewnie. W sumie to nawet by można było podpiąć to pod to, że nigdy nie czujcie się pewnie w TFT, zawsze wyciągajcie upgrade, jeżeli macie. No taka rada ode mnie mała. No tutaj prawie miał Teemo na trójce, więc wyciągnąłem mu przez chwilę nawet Teemo jednego, aby tego upgrade'u nie zrobił. Ale przez chwilę dosłownie dostałem jakiegoś raka mózgu. Nie wiem, co się wtedy wydarzyło, czy ja cokolwiek robiłem na telefonie, ale dosłownie zauważcie, że nic nie robię przez pewną chwilę. Zamiast rolować po Urgota 2, to ja dosłownie się zatrzymałem. Wziąłem tutaj upgrade, podwójne uderzenie na GPK-u, też spoko. Dostałem tutaj Lulu, także Lulu od razu na pewno wzięta. I zobaczcie, tutaj zatrzymałem się, nie wiadomo nad czym myślałem. Wziąłem tego krwiopijca, żeby GPK się w 100% odpalił. I tu zastanawiam się nad daniem BTK na GPK, który w 100% się dzięki temu odpali, a chciałem dać na Shaco, który zadaje mi 1K, przez to straciłem 4 sekundy i zobaczcie, teraz zrolowałem dwa razy i nie zdążyłem zrobić Urgota. I przez to przegrałem tą walkę. Także przepraszam was za to, że takim silnym spotem nie wygrałem gierki. Widzimy się w dniu trzecim, czyli jutro. Już na pewno będziemy dawać komentarz na żywo. I tutaj problem był taki, jak zauważcie w tej walce, że nie odpalił mi się GPK. Gdyby odpalił mi się GPK, w 100% bym tą walkę wygrał, ale niestety Gnar zdążył się odpalić. Mój GPK dosłownie milisekunda została, aby wygrać tą grę. Także trzymajcie się, na razie i cześć!